Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem, ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Mogę już w końcu coś powiedzieć? A mnie wkurzasz. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez... Przepraszam was. Naprawdę. To jest debil. No, idziesz sobie. Dobra. Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Mati Sejdżej. I witam was w kolejnym, w sumie drugim już odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. I tak, co dzisiaj mam na plany? Tak jak widzieliście z poprzedniego odcinka, wyszliśmy sobie tutaj i wyleciał z Helgen Alduin. Natomiast ja mam teraz pomysł, żeby iść tutaj w te rejony, gdzie są kopalnie oraz same jakby shiny, jak się to nazywało, kapliczki. A do Rzecznej Pustczy zejdziemy sobie przy okazji. Więc let's go! Dobrze, ja może trochę sobie go wyprzedzę, bo on nie chce się tam z nim awanturować i tak dalej, słuchać go. Wiecie, ja już nieraz przychodziłem z Skyrima, więc już naprawdę mam to wyrobione. Natomiast to jest edycja specjalna, która jest bardzo zmodowana przeze mnie. Jak w sumie widać, że trochę chyba przesadziłem. Ale to już... walić to. I bum. Tak, ja też mam tu początkowe miejscówki jakby obcykane w 100%, więc nie zdziwcie się, że tyle wiem. Po prostu. Mam już to tyle razy przechodziłem z Kima, że mam to obcykane. A przechodzę, bo po prostu go lubię. Ha, gin! A. Też może omówię, bo tego nie mówiłem w tym informacyjnym odcinku, że będziemy grali tu elfem leśnym. Au. I będziemy lecieli w lekką zbroję, bronienną, ręczną łucznictwo. No i oczywiście czasem może będę używał dwuręcznej broni jeszcze tam gdzieś na początku teraz. Więc myślę, że będzie to dosyć ciekawe ukazanie postaci, no można tak powiedzieć, mieszak. Hopa. Coś tu jeszcze jest. Chyba nic nie ma z tego, co widzę. No dobrze, to lecimy dalej. I myślę, że będę stawiał wam właśnie takie odcinki 30-40 minutowe. Właśnie Skyrima. I tak jak już mówiłem, będę wstawiał najprawdopodobniej sobota, niedziela. Będę się starał przynajmniej tak zrobić. Jeśli będzie mi się udawało, to będę z tego strasznie zadowolony, ale mówię, nie wiem jak to będzie, szczerze. Dobra. Oj, przepraszam. Wiecie, zawsze będzie jakiś klak, no nie? Fajny. Mam przy okazji złoto trochę. Hopa. Dobra, i lecimy dalej. Pójdziemy sobie najpierw w tą stronę, potem wrócimy się. Chociaż teraz tak się poważnie zastanawiam, czy sobie nie iść. Wow, wilk, kurde. No. Ale dobra, tego mniejszego mogę zaciupakać. Zniszczenie, płomienie, no jak to wiemy, to najlepiej działa na zwierzęta. I też dzięki temu uciekają.
Dobra, daj mi hunting bow. Wow, nie trafiłem? Okej. Ten niedźwiedź się zbliża, jak do Paryża. Aha, wy to widzicie? Lol. O, i teraz je zabiłem. Kurna, jak nie chciał paść. Żadna strzała, dobra. Aha. Okej. To jest z tego wezmę. Jeszcze. Jakieś coś... Poproszę, Barrier Sword. A nigdy nie lubiłem myśliwych, dlatego ich zabijam. Jebut. I od razu mówię, że będziemy grali po stronie gromowannych, bo nie lubię tamtych panów, którzy się nazywają tymi no imperialnymi szturmowcami śmierci. Lakmatych. Jezu, ile granatów. O, i kolor jeszcze. Spoko. No. Dobra. To teraz tutaj postołny. I tutaj właśnie się zastanawiam, który by wziąć, bo... Maga na pewno, ale złodzieja lub tego. I chyba wezmę ten. A potem sobie ewentualnie zmienię na Chiefa, czyli na złodziejka. Dobrze. Czas iść dalej. Po przygodę. Jeszcze mam sobie z Ralofem, bo myślę, że to jest... Każdy już to tyle razy słyszał i przechodził, że... Nie jest to w ogóle potrzebne. Łoń, kiciuś. To się ma. Oj, tak się trochę mu nie rozsypało, a ten poplamiło. Ciężka zbroja tutaj nie za bardzo dla mnie. Nie mam, kurde. Oj. Ember Shard Mine. I tak myślę, że przez cały jakby przez całe wakacje będę tak sobie też walił. Czasem może będą streamy z GTA lub z tego pokazywanie jakichś ciekawych rzeczy, jak bugować napady albo coś takiego. Na przykład. Oj, shit. Idzie. Idealnie tuż przed nim. Oh my god. Uwielbiam to właśnie. Tak tuż, 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 a jednak nie. Dobra, to poproszę. O, ametyst. To fajnie, fajnie. My tą żelazną strzałę to ty mi oddawaj, chłopo. Pikaksa mieli. Burżuje. Wezmę se. A co? W sumie coś tu jest pod wodą? Raczej nic nie ma. Raczej chyba widzę, że nic. Chociaż lepiej sprawdzić. Coś tu mamy? Mhm. Nie, raczej nic. Szkoda. A mógłby być tam pod wodą z panem jeszcze jakaś taka mała skrzyneczka albo coś. Dobrze, że jak trzymał łuk, to mogę jeszcze ten.
O Boże. O Boże, jaki lemming. Jaki ja lemming. A, dobra. Bierzemy i ciśniemy. Wow. Dobra. Steel Warhammer. O, co sobie wezmę? I od razu się uleczmy przy okazji. I biorę sobie kondycję. Oczywiście pierwszy perk leci do kowalstwa. No to trzeba niestety mieć. Nie, raczej z gołą klatą nie chcę latać. No się ma ziomuś. O, jak mi przykro. Padłeś, powstań, power raid. Dobra, to sobie otworzymy. Dobrze, to trochę poćwiczę mi skilla. Co tu mamy? Żelazny ten. O, fuck. Teraz sobie tu wyrzucić. Chyba mam pomysł, bo to jest. No, dobra. Nope, nope. To na pewno, bo tego nie będę używał. No, jeszcze żelazny hełm na zbroi. To tak samo. Nagersy. Nagersy, jak to brzmi w ogóle. To muszę zostawić. A no, w sumie jako broń. Będziemy sobie Steel Warhammer. Nie, to dobra, dobra, to jest za powolne. Nie, nie, nie. O. Ale tutaj chyba wolę się przełączyć na bóg. What the fuck? Kurde. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Co to było? Łoż ty. Dobrze. Tak chcą się bawić, będą mieli. A! I jeszcze. I poszedł. Tego mi na razie nie potrzeba. To w sumie sobie przeczytam. Jezus, znów. Coś tu pewnie mam, co mnie tak obciąża. No nie, no tutaj nie mam aż takiego. W miksturach też nie. Właściwie co ja mogę sobie zrobić? Dobra, rzemieniowy, no to widzę, że to jakieś bezarmorowe rzeczy. Christmas party, ok. Nie mam pytań. No też mam tam jakby na rozszerzenie ogólnie. Nie no, to widzę, kurde, że nie jest źle. Same rzemieniówki. Uuu.
To nie wiedziałem, że mogę sobie zrobić skał. 29, 8, 7. Vampire Lord Armor. No a tu są głównie takie, wiecie, Nightblade i tak dalej. Żelazne, no to też wiadomo. Jakieś takie dziwne rzeczy. Fury. Sporo mam tych broni, to się przyznam. Tak sobie patrzę po prostu, co tu mogę wytworzyć. Ćwiek kowany. Też tu niby Frost Four Armor. Cesarski. No to wiadomo. Stalowe, no to... Aha, mogę sobie już od razu zrobić, no tak. Też można? Mogę kuszę sobie zrobić. Tego na pewno nie zrobię. I mam trochę karwenów i tak dalej. Więc jak widać, jest sporo tego. Okej. Skórzany. Nie no, bo mogę tylko fur. Nie mogę chyba. A mogę Kareliach. To już wiem, w czym będziemy śmigali. O, mój ulubiony pancerz, który jest tak trochę zrąbany, ale cóż, nic nie poradzimy. Palmerowy. A co mogę z smoczym? Aha, to są te drakonigdy. Dobra. Axial Armors, czyli oczywiście zbroję z tamtego pana i róże, no to już tam nie wiem. No, Vanguardowy? A w sumie ile lekka ma? 32, to nawet bym się skusił na lekką zrobienie, ale to potem oczywiście. Jak wyjdziemy stąd. Przepraszam, że tak przeglądałem teraz, ale po prostu chciałem sprawdzić sobie, co jest. I tak dalej mogę zrobić. O. Nie. Tak. Fuck. Naprawdę, powinienem się ograniczyć już z tym braniem wszystkiego. Nie no, ale... Dobra. Tak, tu coś jeszcze jest? Raczej nie. No, lecimy sobie do rzecznej puszczy i trochę się tam ogarniemy. Easy. No widz już. Szkurna. Dobra. Bo to mi się przyda akurat, to się zgodzę. Jak nic. Strój. Co tak ważne, nie jest proporcjonalny ze swojej tej. To jest ciężar 5. Ciężar 625. Dobra, trochę tych wyrzucimy. Au, co mnie uderzyło? No nie mówcie, że to. Okej. Okay. Dziwne. Dum, 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 dum. No to lecimy. Wiem, że tak nic nie komentuję, ale nie wiem też co mówić tak trochę. Wiem, że na pewno chciałbym zrobić bardzo fajną postać właśnie na podstawie tego lekkiego pancerza, która jej może posługiwać się młotami czy jakimiś innymi rzeczami, plus dodatkowo umie się poskradać trochę. Ale jest wszystko na bazie lekkiego pancerza.
bo próbowałem tak zrobić ciężkim, ale tutaj nie za bardzo wychodziło, sami rozumiecie, ciężki i tak dalej. A jakbym miał lekki i skradzanie by było fajne i walka na przykład dwuręcznym młotem czy czymś. Ale to też muszę mieć odpowiedniego młota i tak dalej. Dobrze. Moglibyśmy też wejść od drugiej strony, ale to już taki szczegół. Dobra. Lecimy. I tak jeszcze do tej mapy skarbu. Hoppa. To tutaj, o, w tamtym drzewie właśnie można tą pierwszą jakby mapę skarbu sobie odnaleźć. Oczywiście. Znaczy przedmioty z tej mapy skarbu, no. Być dokładniejszy. I Silver Ring. To teraz ja poproszę do rzecznej puszczy, tylko musi mi się trochę kondycha podregenerować. Bo nie mam nic na sobie ciężkiego, a i tak się regeneruje jak psów w dupę. Niestety. Początki. A początki nigdy nie były łatwe. Tak samo jak war. War never changes. Fuj. A to kto? Pierwszy raz w rzecz. Oczywiście. Ale o co chodzi? Co ty tu robicie? Got earrings? Nieźle. Ostatnio jak przyszedłem, to mi dała jakieś kurna jabłka i tak dalej. Smok. To wyjaśniałoby to, co widziałem wcześniej. Masz rację. Nie wiem czemu. Jest coraz... Jarl. Musimy poprosić Jarla. Przyjąłem. Już lecę. I kurna te tekstury. One świetnie wyglądają. Powiem tak, gdybym miał leciutko lepszą kartę graficzną i tak samo procesor, który mógłby przetwarzać, powiedzmy, te na przykład sześciordzeniowy, o to mi chodzi, procesor, no to wtedy by było fajnie. Ale to jeszcze muszę poczekać. Będzie ulepszony ten komputerek, więc też będę mógł dla was więcej nagrywać i myślę, że spodoba wam się to. Ile on ma? A, bo to jest ciężki pancerz, dobry. Ja natomiast bardziej bym chciał tobie posprzedawać niektóre rzeczy. Nie. I strój. No, zawsze coś. Też teraz chciałbym pokupować sobie te rzeczy i porobić tam te armory, jak widzieliście, tam na przykład vanguardowy, ale lekki. What have you for sale? Okej. Okay. To ja mam dla ciebie tu z... nie, ale to mam dla ciebie za 49. Gold earrings, necklace, to mam fajne. To mam fajne. To mam fajne. I potem już nie mam nic fajnego, shit. Nie, zwój jeszcze mam dla ciebie. I teraz tak. Ametystów 8. Nieźle. Skóry raczej nie. Rubiny też pójdą. Księgi. Mikstury. Ok. Ok, teraz chcę wyjść od ciebie. I zrobimy sobie może troszeczkę lepszy pancerz, mi się wydaje. Awans. I to od razu na zdrowie lecimy. A, okej. Okay. Apprentice. Be my apprentice. Dobra, jedno w napięcie i drugie z winnego wojownika. Opaj. Dobra. Ja chcę teraz do kuźni. I zjeżdżamy na swój dół, na różne. Ja sobie też tam zjadę, sobie zobaczę, co oni tu mają w ogóle. Wait. Karwasze oficera gromowanych? LOL. Nie wiedziałem, że ja tu mogę to wytworzyć. Szkoda, że... bo właśnie teraz się tak złapałem, żebym musiał wytworzyć sobie... znaczy wytworzyć... walnąć. Aha. Miziak, okej. Okay. Musiałbym... zainstalować sobie Sky UI. Z tego jednego powodu. O, żeż ty w mordę. Tylko po to, żeby mieć jakby ogarnięte to, gdzie są pancerze i tak dalej.
Bo w ten czas się o wiele lepiej to robi. Chociaż to też jest takie, jeżeli ktoś jest cały czas przyzwyczajony do tego jakby standardowego Skellymanu, to to też jest dobre. Nie mówię, że nie. To samo UI. Eastern Steelstar. Ugrożenie 0. Fajnie. Angwar KM. Paski skóry, skóra. Paski skóry, skóra. Paski skóry, skóra. Paski skóry, skóra. Okej. To myślę, że sobie weźmiemy chyba czarną, tak. Czyli dużo pasków skóry i sama skóra. Jezu, wiecie, ja już się wystraszyłem, że wziąłem ten. O Boże, przecież oni by mnie zabili. Valve, Sable. O, dobra, teraz chyba to zrobię. Fur Cloak. Linen Cape. Merchandise, merchandise. O Boże. Temperatist. O, to też jest fajny bandolier. Ale jak na razie się tym zajmować nie będziemy. Natomiast skórę potrzebujemy. Okej. Okay. Najwyżej sobie dokupimy, więc zaspokojujemy. I czarna poproszę. Aha, nie mam skóry, okej. Okay. To mi już zażarło całą skórę. No spoko. Powiedzmy, że mi się uda może. Dobra, różne i teraz tak. To mam, to poproszę to. To. I to. I ja. To teraz sobie posprawdzamy, co jest lepsze i tak dalej. To mi da armor, to mi da armor, to mi da armor i to mi też da armor. Więc resztę mogę sprzedać sobie. Tylko może ściągnę to, bo to mi tak właśnie nie pasuje. Ten full color może zostać, tylko mi chodzi o kloakę Talmoru. Talmoru, kurde. Język, ogarnij się. Dobra. Najlepszą broń. Najlepszą broń i kutasy. Nie no. Cesarskie buty, full brackets, kaptur. I stolen armor. Okej. Okay. W sumie, a mógłbym jakąś ciekawą broń? W sumie draugrową? No bo i tak nie mam jak na razie. A, bo to jest battle axe, to jest dwór ręczny, tak. Jak mi proszę, wręcz powiedział. No ale szanuję. No za szczerość chociaż. To się nazywają cholerne przeschwałki. Dobrze. Wiesz, taby stali? Opłaca mi się? Raczej tak. Chociaż zobaczę, czy tu nie ma coś innego, chociaż jeszcze. Mnie to wygląda, ale to jest już dwie sztabki srebra, sztabka stali, sztabka rtęci i flawes. Chociaż to jeszcze wygląda ciekawie dla mnie. Czyli dwie sztabki stali, okej. Okay. No to mogę sobie takie coś załatwić. A nie, masz pan stal? Czy masz pan stali? Stali masz pan sporo. No to w sumie na 4. No powiedzmy. Żeby mieć już jakieś 2. Jechałem. Po farmerowego, nie, na słodzie mnie nie stać. Ladryczny tym bardziej. Please come again.
Chociaż się zastanawiam, nie, bo to ma 12, to, to się nie opłaca trochę. No to są traktowane jako swordy. Więc... Dobra. I z tego... W sumie Barbarian... Nie, to jest takie G. Bo to ma 30. Tun, tun, tun. Heavy. To mi się strasznie podobało, no jest fajne. Kite. Kite is jest. Nie, w sumie to mógłbym sobie jeszcze zrobić tą tarczę. O, tą. No dobra, to nie robię, bo to trzeba dwóch drewn opałowych. Broń. Dobrze. Czyli myślę, że... dobra, nieważne. Zamyśliłem się. No to co, lecimy chyba do białej grani. Bo raczej nigdzie nie mamy innego wyboru. No, ale już i tak fajnie wygląda w tym danguardowym. Tylko co to jest za farma na spoko? Ale żebym ja już ją stąd widział? Chyba tak nie było, mi się wydaje, osobiście. A, zapominam, że też będą kolidowały właśnie z tego. Ale zawsze się więcej wagi przyda, nawet kosztem tam lekkiego... lekkich niewygód, jeśli chodzi o wygląd. Oh dear. Aha, on mnie nie widzi. Okej. Wow! Ale on wyskoczył nagle, lol. I dwie żelazne strzały. No dobrze, czyli idziemy dalej. Uuu, tam jest przyjemnik, ładno. Dobrze. Może będzie otwarte, nie? Dobra, jedziemy dalej. Przepraszam za takie krótkie cięcie, ale jak zwykle, kurwa, nie mogą mi, muszą mi wchodzić. Zero, kurwa, prywatności. 18 lat, a pierdolnic i nadal nie umiałem się nauczyć. O, Milczyk? No, chodź tu. No, gdzie mi spieprzasz? Wilku walony. Dobra, tędy sobie skróciłem. No, pff, drzewo mnie zasłoniło, okej. Znaczy zasłoniło. Zatrzymało. Ja przygotowany na ciebie, wieczek. Nie ma. Nie ma takiego bicia. Co ty sobie myślisz? I przepraszam was, ale najprawdopodobniej mi się tu zjebie, ja zawsze ich chciałem zabić. A to z tobą to co? No cóż, nic nie poradzę. No. Cóż. Ja mój ma 10. No dobra, no to biorę. O Jezusie. Ale mnie jeszcze teraz kaszel wziął. Spoko. W sumie całą zbroję im zabiorę i po prostu sobie potem sprzedam to na targu. Handel żywym towarem. Znaczy już martwym, ale hookers. Dobra, chodź tu. Rezurekcjonuję cię.
Nie. Dobra. No ja właśnie se pozabijałem i jestem z tego dumny. Jakby co to wy tam wybaczycie. Ja zawsze tak chciałem ich, znaczy zabijałem, ale w pewnym momencie po prostu nie wiem, czy coś się z nie skryptem czasem spier, bo za przeproszeniem. No i poszło. I już nie mogłem. Kurde, tak samo będę chyba musiał usunąć sobie na tą białą grań te drzewa. Bo są tu trochę niewygodne. Iść biała grań, czy tam. Ja w sumie zobaczę na to. Okej, mam już. Dosytnie czerwonek. I pójdziemy sobie tam, bo tam jest księżyc. Zajebisty księżyc. Nie no. Tam jest jaskinia z ludźmi złymi, więc ja sobie ich pozabijam. Imperial, nie sword, ty pacanie. Bow. No. Tylko, jak się tam teraz wchodziło? I to jest dobre pytanko. Czy to jest on? Tak, to jest on. To nie mam się czego bać. Chyba. No, będzie prawie 40-minutowy odcinek, nawet ponad, więc będzie bomba. Tylko teraz dojść tutaj. Kurde. Najgorsze jest to wchodzenie pod górkę. Myślę, że akurat tak sobie skończymy tam na szczycie. Znaczy, nie na szczycie samego Hrodgaru, ale na szczycie tej miejscówki. Więc dobrze. Co mnie wykrywa? Aha, okej. Jaki kurde brodacz na mnie leci. Dobrze, chodź tu. Pod Rudolfa. Twoje zachowanie w sumie... Dobra, balić. Hide bucket. Nie. Wow. Au! No cóż, coś się nie udało. Ja mam pytanie, gdzie oni mają te klucze wszystkie? Nieźle, nieźle. I to też niezłe. Dobrze. To lecimy dalej. White River Watch. Punkt widokowy białej rzeki, coś takiego? Jeśli dobrze rozumiem. No, kto tam? Szef cię szukał. Powiedział, że będzie na szczycie. Lepiej mnie poszuczę. No? No. Wiecie, on jeszcze jest ślepy, to ja mu pomogłem w sumie. Już się chłopak nie musi męczyć z tym życiem. A, dobrze widziałem, ale to nie ten. No jestem niby. Dobra, tego. To mam teraz. Czekamy. Jak się wywróciła, kurde. Teraz się nawet baby na mnie rzucają. Przenośni i au dosłownie. No widzę, że pan snajper, no. Pani w sumie. Tak, ja z tobą. A masz. Hunting bow, o. Żelazne strzały. Zawsze się przydadzą. Skrzynia tu. Tego nie potrzebuję. Jak na razie.
Ale pewnie potem już tak. Otwieranie łatwiejszych zamków nie. W sumie to zawalimy awans akurat. I teraz może coś tam do pojedynczej do broni pojedynczej, tak. Jednoręcznej. Kurde, no widzieliście to? Dobra. Proszę. Okej. Okay. Lockpick. To mogę w sumie wziąć. To nie chcę, bo mam już swoje. Zaraz z tego. Olucić i zostawić. A, w sumie tu jeszcze ten został. No to to i na pewno to. Jezu, nie współczuję temu, kto tu był. Okej. Okay. To lecimy. Coś tu masz ciekawego? Nie. No to lecimy dalej. Miksturę. Chodź tu. Jezu, jak on ma parę w tym. Kurde. Dobra, poszedł, uff. Kurde. Chodź tu. Steer, hunting bow. Two-handed attacks do... okej. To na pewno... tego nie potrzebuję, to. Kurka wodna. Hała. Co zabolało. O. Dobra, czekamy sobie chwilkę. No i co? Niech wstanie ten dzień chwilerny. O. No to co? Z tego miejsca was będę żegnał. Myślę, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie otrzymywać najnowsze informacje z mojego kanału. I widzimy się w następnym odcinku u mnie, czyli u Matisa The DJ-a. I myślę, że następny odcinek będzie w sobotę lub w piątek jeszcze postaram się go, jeżeli zdążę, obrobić. Więc cześć, siemaneczko, z tej strony mówił Matis The DJ.